Niech mi pan powie, czy on z tym nowym sercem nie będzie inny. To tutaj, w Kinie Kultura, odbywa się specjalny pokaz filmu Łukasza Polkowskiego Pokoje. Film ten opowiada o życiu charyzmatycznego kardiologa, który jako pierwszy w Polsce dokonał udanego przeszczepu serca. Mówię tutaj o Zbigniewie Relidze, a w tej roli możemy zobaczyć znakomitego Tomasza Kotę. Dlaczego pan przyjął ten scenariusz? Dlaczego pan zdecydował się na wyreżyserowanie go? Chodziło o bohatera. To znaczy o to, na ile w bohaterze można było zobaczyć ogromną determinację. Natomiast, żeby to zrobić rzeczywiście na tyle dobrze, żeby coś z tego wyszło dużo więcej niż po prostu film, potrzebujemy znaleźć w tym tekście, który nam się oferuje, coś, co będzie nas ciągnęło przez tę historię. No i dla mnie tym był bohater właśnie. I jakby jego walka, bo gdzieś znalazłem w tym jakieś tam mniej więcej swoje problemy tak naprawdę. Swoje małe wojenki, które ja przegrywam, łamię się tym, a tu mam bohatera, który nie do końca się łamie. Tylko idzie dalej, walczy do końca. I gdzieś mnie ta historia powiedziała to, że po prostu nie warto odpuszczać. Wszedłem na salę operacyjną, z drżeniem lub podszedłem. Pochyliłem się nad klatką piersiową, gdzieś tam miałem twarz na wybrasie, gdzieś 50 cm od otwartej klatki piersiowej. I tak zostałem 4 godziny. Jest to niezwykłe doświadczenie plastyczne. No, oprócz tego obcowanie z czymś, właśnie dowiadujemy się, jak wyglądamy w środku. Niezwykle fascynujące. To jest tak, że czeka się na taki temat. Czeka się na taki temat latami tak naprawdę. W związku z tym, że tam było tyle ciekawych rzeczy, to napisałem to bardzo szybko. Napisałem to w pół roku. Normalnie pewnie się mniej więcej rok pisze taki scenariusz, który wymaga dokumentacji. Trzeba sobie na początku pracy zdać sprawę, o czym jest film. To znaczy, jaki jest jego temat. Temat nie w znaczeniu, że tematem jest transplantacja i biografia religii, tylko tematem jest, tam były ze trzy rzeczy, które mnie najbardziej interesowały. W związku z tym wiedziałem, o czym opowiadam, w związku z tym łatwo było dobrać materiał. Mniej interesujące wydało się to, że serce było wtedy tabu. Wydało mi się to interesujące, że był pewien rodzaj lęku, właśnie tabu wokół w ogóle operacji serca, dotykania serca, no i przede wszystkim transplantacji serca. A co pan chciał przekazać? Taką główną rzecz, jaką pan chciał przekazać? Chciał pan pokazać nam teraz, tej oglądającym, jaki był Religa, czy bardziej jakąś taką myśl? Znaczy, nie ma sensu robić filmu historycznego ani biograficznego, tylko po to, żeby pokazać jakieś zdarzenia. Myślę, że jeżeli musiałbym wybrać taką jedną rzecz, to jest to cena. Cena, jaką się płaci za sukces. No, on płacił cenę emocjonalną, cenę rozłąki z rodziną. Jest setki tysięcy ludzi w Polsce emigrują do innych miast i krajów. Rozstając się z rodziną, warto, żeby się zastanowili, czy to, co chcą osiągnąć, jest warte tego, co stracą. To jest bardzo aktorski film. Przez to, że tematem tego filmu jest zespół, praca zespołu, to się pokrywa z tym, co jest dla mnie najważniejsze w pracy aktora w filmie, czyli ta praca zespołowa. I dzięki temu, że temat pokrywał się z naszą zasadą pracy, to był to bardzo przyjemny plan. Jak się pan przygotowywał do tej roli? Ta nie była jedną z łatwiejszych. Praca aktora przypomina trochę pracę detektywa. Czyli trzeba cały czas mieć oczy szeroko otwarte, słuchać, patrzeć, obserwować te zachowania, których często ludzie nie chcą ujawniać. Bardzo, bardzo lubię ten etap właśnie researchu, tego wchodzenia w rozmowy, opowiadania sobie o sobie też trochę. No to jest taki cały proces zapoznawania się, zaprzyjaźniania i wydobywania różnych elementów, które są ważne dla aktora i potem, których może użyć. A proszę powiedzieć w ogóle, dlaczego pan zdecydował się na tę rolę? Po przeczytaniu scenariusza, w trakcie czytania scenariusza kilkakrotnie naprawdę się roześmiałem i kilkakrotnie się wzruszyłem i miałem poczucie, że jeśli uda się uzyskać to samo na ekranie poprzez ekran z widzami,
to będzie to warte zachodu. Thank you.